Dzień dobry Państwu. To będzie taki dość nietypowy wykład, dlatego że poprowadzimy go w dwóch językach. Jeden język, tak jak Państwo słyszycie, język polski. Natomiast mój kolega Łukasz będzie się porozumiewać dzisiaj z Państwem w polskim języku migowym. Ja natomiast chciałabym sprostować wcześniej to przedstawienie mojej osoby, dlatego że jestem dedykowaną osobą do współpracy w ramach konsultacji seksuologicznych, ale nie z osobami głuchoniemymi absolutnie, a z osobami głuchymi. To za chwilkę zresztą wyjaśnię, jaka to jest różnica. To będzie też część naszej prezentacji. No właśnie, głusi czy niesłyszący, a może głuchoniemi? Jak powinniśmy się zwracać do tej grupy społecznej? Przede wszystkim naprawdę nie używajmy słowa głuchoniemi, dlatego że to jest słowo obraźliwe w tej społeczności. Osoby głuche mają swój język, jest to polski język migowy i doskonale się w tym języku porozumiewają. Wręcz to określenie głuchoniemy będzie takie dość mocno obraźliwe. Ono insynuuje, jakoby te osoby nie miały żadnego języka, a tak jak mówię, nie jest to prawdą. Natomiast w ogóle, żeby spojrzeć na kwestię głuchoty, możemy na to spojrzeć z dwóch perspektyw. Jedna perspektywa to jest perspektywa medyczna. Czyli głuchotę traktujemy wtedy jako zjawisko patologiczne, jako defekt, jako pewien brak. Tutaj do tego określenia często się posługuje wtedy, mówi się często wtedy o takich osobach, osoby niesłyszące. Czyli podkreślamy ten brak, ten deficyt. Najlepszą wtedy opcją z perspektywy medycznej jest oczywiście zrehabilitować takie osoby, czyli albo implant słuchowy, albo aparat słuchowy, częste wizyty u logopedów, częste wizyty u surdopedagogów. Taki jest nurt ze strony medycznej. Natomiast na głuchotę możemy spojrzeć również z drugiej perspektywy. Jest to mianowicie paradygmat społeczno-kulturowy. I osoby głuche, specjalnie używam właśnie określenie głuche, dlatego że nam słyszącym często wydaje się to określenie pejoratywne. Ale nie, proszę mi uwierzyć, to określenie jest jak najbardziej w porządku. Osoby głuche nie mają żadnego problemu z takim określeniem. I osoby głuche świetnie to sobie, można powiedzieć, wymyśliły, dlatego że patrzymy wtedy na te osoby z perspektywy mniejszości kulturowo-językowej. Jest to społeczność niezwykle kolektywna, która bardzo ze sobą współgra, jest zintegrowana. W tym momencie patrzymy na te osoby jako na mniejszość językową, tak jak na przykład na Kaszubów w Polsce albo Romów. Czyli osoby, które po prostu posługują się innym językiem, a język polski jest dla nich de facto językiem obcym. Teraz pozwolę sobie przekazać głos Łukaszowi, aby mógł sam się przedstawić i opowiedzieć o części związanej z seksualnością. Teraz opowiem o sobie. Nazywam się Łukasz Krysa. Co jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem. Pracuję jako pedagog w szkole, w ośrodku szkolno-wychowawczym w Warszawie na ulicy Łódzkiej. Jestem, uczę tam wychowania do życia w rodzinie. W szkole i w internacie. Pracuję też jako lektor PJM-u na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku filologia. Myślę, że to wystarczy. Tyle o mnie. Następnie. Teraz Łukasz się skupi na części związanej z seksualnością. Teraz będzie drugi temat, o którym opowiem. Seksualność głuchych. Tak naprawdę około 50 tysięcy osób głuchych zna język migowy. Jest to mały, hermetyczny świat. Też jeszcze informacja powinna być wcześniej, przepraszam, jestem dosyć zdenerwowany. Było pierwsze badanie na temat z moich badania i moje doświadczenie, moje obserwacje.
I teraz powinienem właśnie powiedzieć, że jest około 50 tysięcy osób głuchych. Oficjalnie nie ma dokładnych danych na ten temat, więc jest to szacunkowa liczba. 90% osób głuchych tak naprawdę ma słyszących rodziców. Jest tak naprawdę, to jest jedna osoba głucha w rodzinie. To jest 90% przypadków. Wtedy są dosyć problemy komunikacyjne, ponieważ ta osoba posługuje się innym językiem. Rodzice nie potrafią migać, nie znają języka migowego. I na końcu prezentacji wyjaśnimy kilka słówek. Bardzo często głusi mają swoje potrzeby. Podam przykład takiej sytuacji. Na przykład kwestia przeprowadzki do innego miasta. Bardzo dużo głuchych potrzebuje dostępu. Na przykład w małych miastach jest bardzo mało rozwiązań dla głuchych. Trudno jest znaleźć pracę, lepiej przenieść się do większych miast. Głusi mają po prostu inne potrzeby. Bardzo często głusi czują się wyobcowani we własnej rodzinie. W sytuacjach świąt czy jakichś wydarzeń rodzinnych głusi tak naprawdę są zostawieni sami sobie, wszyscy dookoła rozmawiają. Głuchy dopytuje, a słyszący rodzic odpowiada, a opowiem ci o tym później. Kolejna sprawa to samotność. Opowiem o swoich doświadczeniach. Naprawdę kocham swoją rodzinę, ale czasami czuję się wyobcowany z niej. Moja rodzina jakby no, nie rozumie mojego świata, mojego języka, moich potrzeb, mojego życia. Mamy naprawdę super kontakt, ale czasami czuję się właśnie samotny. Tak naprawdę moja świadomość jest moją decyzją. Często słyszący rodzice tak naprawdę wiedzą, chcą decydować za dziecko, wiedzą lepiej, jakie są potrzeby dziecka. Przykład takiej sytuacji. A, już wiem. Na przykład kwestia zapisu dziecka do szkoły masowej. Wysyłają dziecko niesłyszące do szkoły masowej. I tutaj jest problem z językiem polskim. Bo tak naprawdę od dziecka to jest inny świat. Tu warto jeszcze dodać przy tej kwestii, że to, co Łukasz powiedział, głusi dziadkowie często przejmują rolę rodziców. Wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że w większości przypadków rodzice są osobami głuchymi, tak? Mają słyszące dzieci bardzo często i ich rodzice są słyszący, więc tym samym tym słyszącym dziadkom jest bliżej do ich słyszących wnucząt. Dlatego tak często namawiają i uzurpują sobie de facto prawo do przejęcia roli wychowawczej, co jest niezwykle krzywdzące. Oddaję już głos koledze. To już wszystko. Aha, już to mówię dalej. Następna sprawa to są różne orientacje seksualne, też tożsamość płciowa. Różne preferencje seksualne. Myślę, że to tak samo jak w świecie słyszących. Nie ma tutaj różnic. Różne orientacje. Różne są orientacje seksualne. I chodzi tu o pełną nazwę LGBT. Na początek tego skrótu LGBT w tym społeczeństwo głuchych jest, ale końcówka tego skrótu QAP2 tak naprawdę nie znam tutaj osób, które identyfikują się. Kolejna sprawa to jest Fundacja Cicha Tęcza, zrzeszająca osoby LGBT. Różne podejmuje działania, warsztaty.
Kolejna sprawa, problem coming outów. Jest to bardzo hermetyczne środowisko, dlatego tak naprawdę świat głuchych jest bardzo mały. Wszyscy się wzajemnie znamy. Podam przykład sytuacji. Mój uczeń jest gejem. Ja akurat znam jego rodziców i uczeń poprosił mnie, tylko nie mów rodziców, bo boi się właśnie tego odrzucenia. I to jest problem młodzieży, coming outy. Jest wiele różnych sytuacji. Trudno powiedzieć właśnie, czy chcą zrobić ten coming out, czy nie. Kolejna sprawa, życie w internacie. Tutaj są dosyć łatwe kontakty seksualne, ponieważ młodzi ludzie bardzo szybko poznają swoje ciało. Na przykład pod prysznicem, czy właśnie jakieś sytuacje obserwacji własnego ciała. Nawet też w sypialniach można eksperymentować. Bardzo szybko poznają własną tożsamość, szybko odkrywają ją. Na pewno interesuje was sprawa seksu po ciemku czy przy świetle. Główną zasadą u głuchych jest potrzeba komunikacji. Dlatego to jest ciekawe pytanie. Jeżeli chodzi o pozycje seksualne, co nam się podoba, co nam się nie podoba, potrzeba jest właśnie rozmowy przy zapalonym świetle. Jeżeli znamy partnera przez już długi czas, wtedy można zgasić światło. Tak, zgadza się. Następna sprawa, seks w ciszy. Tak naprawdę głusi nie rozróżniają, nie wiedzą, kiedy jest głośno, kiedy jest cicho. Podam przykład sytuacji. Jeżeli ja ściągnę aparat, to nie słyszę otwierania szafy, czy otwieram ją głośno, czy trzaskam drzwiami. Nie mam poczucia tego dźwięku, jeżeli ściągnę aparat. Jeżeli mam aparat, no to wtedy mogę to w jakiś sposób sprawdzić. Ale tak naprawdę trudno powiedzieć, czy komuś to przeszkadza, czy nie. A jeżeli zdejmę aparat, w ogóle nie mam możliwości kontroli dźwięku. Więc jeżeli na przykład podczas seksu w pokoju obok śpią rodzice, tak naprawdę nie mam świadomości, czy słyszą, czy nie. Chciałabym zrobić badania na ten temat w przyszłości. Kolejna sprawa, małżeństwa. Mieszane. Znam pary mieszane osób słyszących z osobą głuchą, ale bardzo ważna informacja jest taka, że na przykład w Malcie tak naprawdę około 400 par właśnie zawiera związki mieszane. Tam jest dosyć duża świadomość kultury słyszących i niesłyszących. Bezpośredniość osób głuchych w kontaktach seksualnych. O co chodzi? Na przykład przy pierwszym poznaniu zawsze zadajemy pytanie, czy ktoś jest wolny, czy zajęty. Mamy swój własny mały świat, dlatego tak naprawdę trudno jest znaleźć drugą połowę. Na przykład raz na 3 lata organizowana jest jakaś impreza i tylko wtedy jest okazja, żeby zapytać i porozmawiać. Więc jesteśmy dlatego dosyć bezpośredni. Nie mamy poczucia tu jakiegoś wstydu. Są badania, że ogólnie w Polsce jest więcej głuchych mężczyzn niż kobiet. Kolejna sprawa. Słyszący myślą, że jeżeli głuchy klepnie nas w ramię, to znaczy, że to jest podryw. Nie, to jest element kultury savoir-vivre głuchych. To nie jest podryw, zdecydowanie nie. W przyszłości proszę się nie bać, że jeżeli ktoś klepnie was po ramieniu, to znaczy, że podrywa. Absolutnie nie. Ja w takim razie opowiem o kwestiach związanych z dostępnością.
tutaj również w świecie głuchych, tak samo jak w świecie osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, napotykamy na olbrzymie problemy z dostępnością. Co to konkretnie oznacza? Przede wszystkim, żeby to zrozumieć, musimy zrozumieć, że język polski jest de facto językiem obcym. Więc często napotykamy na olbrzymie problemy z pisaniem oraz czytaniem. Nie każdy głuchy jest tak świetnie wykształcony jak Łukasz, gdzie zna doskonale język polski, doskonale czyta, pisze, czyta ze zrozumieniem. Niestety wśród społeczności osób głuchych ten problem z czytaniem i pisaniem występuje. Dlatego jeżeli mamy edukację seksualną czy jakieś treści z obszaru seksualnego i nie ma przekładu na polski język migowy, to tym samym nie możemy mówić o dostępności. Natomiast jest światełko w tunelu. Trzeba tutaj podziękować za naprawdę bardzo fajne inicjatywy. Na przykład Fundacja Centrum Rozwoju Głuchych, gdzie jest dostęp do usług konsultacji seksuologicznych w polskim języku migowym, czy do usług do psychologa w polskim języku migowym. Albo działania innej fundacji, na przykład Akademia Młodych Głuchych we współpracy z sekset.pl przygotowała kilka filmików na przeróżne tematy edukacyjne związane z seksualnością. Kawał dobrej roboty, ale potrzebujemy tego więcej. Nawet niezrozumiały jest asortyment sklepów erotycznych, no bo jeżeli głuchy nie rozumie języka polskiego, a te treści nie są przetłumaczone na PJM, no to jest snucie, że tak powiem, jakiejś teorii na podstawie domysłów. Niewielu jest również specjalistów, jest olbrzymi deficyt ginekologów, seksuologów, psychologów migających w polskim języku migowym oraz jednocześnie rozumiejących kulturę osób głuchych. Dodatkowo, nawet jeżeli są takie osoby na rynku, niestety zauważamy olbrzymi brak zaufania ze strony osób głuchych do właśnie słyszących specjalistów. Dodatkowo mamy problem z tłumaczami, no bo moglibyście sobie Państwo pomyśleć, no jaki problem, weźmy po prostu usługę tłumacza i wybierzmy się do specjalisty. Teoretycznie tak, ale jaki to jest olbrzymi dyskomfort, brak wtedy intymności, no jednak pośredniczy osoba trzecia, a to są sprawy niezwykle intymne. Dodatkowo jest bardzo mało tłumaczy na naszym polskim rynku, też już idzie to w lepszym kierunku, dlatego że już na przykład przez trzeci rok z rzędu są organizowane studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek filologia polskiego języka migowego, osobiście zresztą kończyłam również ten kierunek, polecam. I tam naprawdę fajnie można nauczyć się polskiego języka migowego, a dodatkowo dowiedzieć się o kulturze osób głuchych, zrozumieć te środowiska. Natomiast no, jest brak tych tłumaczy na rynku i w momencie, kiedy jest ich brak, to nawet jeżeli byśmy chcieli zapłacić za usługę tłumaczeniową, no to mamy problem w kwestii finansowej, dlatego że aż 80% osób głuchych często nie ma pracy, więc nie stać ich na takie prywatne wizyty u specjalistów. Dodatkowo, jak to się mówi, papier wszystko przyjmie. Nasze Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także nawet Konstytucja zapewniają, że osoby głuche mają pełne prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikacji. Czyli mogą wybrać się do lekarza czy do specjalisty i tam porozumiewać się na podstawie pisania na kartce albo na jakimś wybranym urządzeniu elektronicznym, bądź jeżeli osoba głucha na przykład porozumiewa się w języku polskim i potrafi porozumiewać się fonicznie. Tak, tylko tak jak mówię, papier wszystko przyjmie. Realia polskie wyglądają zupełnie inaczej. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak jeszcze lekarze wystawiali recepty pisemnie. No kto rozczyta, temu naprawdę gratuluję. Ja zawsze miałam problem z rozczytaniem. Do tego... Dokładnie tak. Dodatkowo, no to nieczytelne pismo, dodatkowo w okresie pandemii trzeba było nosić maseczki. Osoby głuche były zwolnione z noszenia maseczek, ale z drugiej strony lekarze nie chcieli zdejmować tych maseczek, więc jednocześnie trudno było rozczytać osobom głuchym z ruchu warg, co te osoby mówią. Od razu tutaj podkreślam, nie wszystkie osoby głuche czytają z ruchu warg.
Dodatkowo jest tak naprawdę ustawa, która gwarantuje osobom głuchym załatwienie usługi tłumaczeniowej na 3 dni przed wizytą. No dobrze, wyobraźmy sobie sytuację, na przykład poród. Każdy, kto potrafi zaplanować poród na ten konkretny dzień, to znowu składam olbrzymie gratulacje. Albo każdy, kto wie, że dokładnie za 3 dni się rozchoruje i będzie musiał wtedy potrzebować właśnie tłumacza i wtedy go sobie zorganizuje. No oczywiście jest to nierealne i z tym jest olbrzymi problem. Są jeszcze na przykład punkty konsultacyjno-diagnostyczne, gdzie jest wykonywany kawał dobrej roboty, bo można bezpłatnie wykonać cały szereg testów na przeróżne choroby, czy HIV, czy rzeżączka, czy kiła. Natomiast nie ma tam również usługi tłumacza. Można się porozumiewać na kartce pisząc, ale tak jak mówię, osoby, które znają język polski, poradzą sobie. Osoby, które nie znają języka polskiego, niestety są wykluczone z tej opcji. Nie potrzebuję mikrofonu. Chciałam przekazać mikrofon Łukaszowi. To teraz mówiłam wcześniej skrótem PJ-em używałam. O co chodzi? To jest właśnie problem w komunikacji, ponieważ to są dwa różne języki. Język polski i polski język migowy, czyli PJM. PJM jest naturalnym językiem wizualno-przestrzennym, który ma swoją gramatykę. Ma też inny szyk zdania niż język polski. Ma swoją morfologię. Ma swoją morfologię. Też ma elementy kultury głuchych. I swoją historię. Słyszący nie rozumieją języka głuchych. Polski język migowy powstał w 1817 roku, w momencie, gdy została założona szkoła, pierwsza szkoła w Warszawie na Placu Trzech Krzyży. Na świecie jest około 270 języków migowych. Słyszący często popełniają błąd, myślą, że jest jeden język uniwersalny, a to nie jest prawda. I teraz razem pokażemy, nie, jeszcze cofnij. Pokażemy teraz przykłady 10 znaków. Bardzo proszę tłumacza, żeby nie mówił, o co chodzi. Spróbujcie skojarzyć, co to może być za znak. Teraz cisza. Tłumacza prosimy o... Kto wie? Dobra odpowiedź, penis. Następny znak. Ja pokażę kolejny znak. Brawo. Gej. Brawo, ja jeszcze dodam, że zawsze ten znak gej kojarzy mi się z okej, dlatego że tak jest dobrze, a tak jest gej. Kolejny znak. Dobrze, już pamiętam, jaki miałam pokazać. Lesbijka. Świetnie. Lesbijka. Chyba nie potrzebujemy w ogóle tłumacza, bo państwo wszystko widać rozumieją. Już wiem. Czyli osoba biseksualna? Seks. Po prostu seks. Ja pokażę państwu kolejny znak. Jak myślicie, co to jest? Penetracja? Blisko, ale jaka konkretnie? Waginalna. To jest masturbacja męska. A proszę zobaczyć, co to jest to w takim razie. Brawo, świetnie państwo rozumiecie. To jest wersja dla panów, a to dla pani. Już wyjaśniam.
ładnie tak pokazać. Pytanie do Państwa, nie pasuje. Chodzi o to, żeby znak był w miarę delikatny, dlatego pokazujemy go na ramieniu. Dobrze, następny znak. Nie. Wytrysk, migamy tak. A ten znak? Pamiętacie, wcześniej pokazywaliśmy. Był gej, była lesbijka, a grupa, jak się nazywa? Dobrze, LGBT+. Kolejny znak. Nie. Coś bardziej romantycznego. Miłość, dokładnie. Zaprzeczenie. Kto wie? Tam wcześniej są powystawiane właśnie. Co to może być? Wibrator. Tak. To jeszcze raz? I ostatni znak. Przekażę mikrofon. Brawo. Drodzy Państwo, zdaje się, że to byłoby już chyba na tyle. Powoli będziemy kończyć. Ślicznie dziękujemy. Dla nas to była olbrzymia szansa, żeby popularyzować wiedzę z obszaru właśnie seksualnego wśród społeczności osób głuchych.